dnia. Nośmy odblaski, bo mogą uratować życie. Pod tym zdaniem podpisaliby się zapewne wszyscy uczestnicy konkursu Odblaskowa Szkoła, który dziś został uroczyście podsumowany w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W regionie organizowała go Komenda Wojewódzka Policji. Jestem Alicja Jałocha, jestem ze szkoły z Konieczna. Nagrywaliśmy piosenkę, która opowiada o bezpieczeństwie na drodze. Odblaski warto nosić dlatego, żeby być widocznym na drodze i żeby nic nam się nie stało, jak na przykład jest ciemno. Nazywam się Anna Rasińska. No jestem z zespołu placówek oświatowych Złotej. Jeśli chodzi o główne cele naszego projektu, było to uświadamianie mieszkańców Złotej, seniorów oraz uczniów naszej szkoły na temat tego, jak ważne jest noszenie odblasków, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy na dworze jest coraz ciemniej. Rozdawaliśmy uczniom odblaski, rozdawaliśmy mieszkańcom odblaski oraz ulotki, które miały uświadomić, jak ważne jest właśnie to działanie. Spotkaliśmy się z doktorem, który pokazał nam, jak udzielić pierwszej pomocy po wypadku drogowym. Mieliśmy spotkania z policjantami w przedszkolu, zerówce, w klasach 1-3, 4-8. Rosalia Mnich, jestem przedstawicielką naszej szkoły. Dla mnie to było fajne doświadczenie, będziemy to dobrze wspominać i uważam, że dzięki naszym działaniom uświadamiamy mieszkańcom, że noszenie odblasków jest ważna rzecz, ponieważ jest wtedy mniej wypadków, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Mario Lawarzecha, dyrektor zespołu placówek oświatowej w Złotej. Z tego, co słyszymy, to tutaj uczniowie byli bardzo mocno zaangażowani w projekt i bardzo dużo działań państwo podjęli, żeby rzeczywiście te odblaski na ulicach Świętokrzyskich się pojawiły u uczestników ruchu drogowego. Tak, podjęliśmy wiele działań, o których tu powiedziały moje uczennice. Były to działania od przedszkola do klasy 8, a oprócz tego wyszliśmy do środowiska, ponieważ jesteśmy małą wiejską szkołą. Także wszystkie działania od prelekcji, poprzez naukę, poprzez działanie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów, zwłaszcza w drodze do szkoły i w czasie powrotu ze szkoły do domu. Dziś jesteśmy laureatami, możemy powiedzieć szkoła w Złotej, szkołą odblaskową i bezwypadkową. Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, która od 2010 roku z powodzeniem go organizuje i prowadzi. W roku szkolnym 2023-2024 program pilotażowy objął województwo świętokrzyskie, podkarpackie i śląskie. Podkomisarz Joanna Żelezik, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Konkurs był realizowany na przestrzeni września i października. Szkoły miały do zrealizowania bardzo wiele zadań w celu poprawy bezpieczeństwa swoich uczniów, jak również środowiska lokalnego. Jak wykazały sprawozdania, które były do nas przesłane, szkoły się naprawdę zaangażowały. Wszystkie te działania, które podejmowały, były na bardzo wysokim poziomie, stąd też bardzo duża trudność w ocenie i wyłonieniu najlepszych szkół, najlepszych laureatów. Dzisiaj mamy galę, dzisiaj w ramach gali 10 najlepszych szkół otrzyma nagrody, jak również wyróżniliśmy dwie szkoły. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy te odblaski mieli, zwłaszcza gdy już zapadnie ta ciemność na ulicach? Musimy pamiętać o tym, że wieczorem, jak również w porze takiej wieczorowo-nocnej, czy przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, osoby piesze nie będą widzialne dla kierujących, jeżeli nie zadbają o swoje bezpieczeństwo. Elementy odblaskowe pozwalają zobaczyć kierującemu pieszego już z odległości około 150, nawet 200 metrów. Daje to odpowiedni czas kierującemu na podjęcie jakiejkolwiek reakcji w sytuacji, w której zobaczy nagle pieszego. Również Polskie Radio Kielce włącza się w działania edukacyjne, które mają zwiększać bezpieczeństwo na świętokrzyskich drogach. Od lat rozdajemy naszym słuchaczom odblaski, mówi Renata Morąg, sekretarz redakcji. Naszą misją jest edukować i dbać o zdrowie i życie użytkowników drogi. Współpracujemy też ze Świętokrzyską Policją i tym razem to Świętokrzyska Policja poprosiła nas o partnerstwo i rozpoczęliśmy współpracę nad wspólnym projektem Odblaskowa Szkoła. To jest konkurs dla uczniów, bo wierzymy w to, że młodzi ludzie, kiedy uczestniczą w takim konkursie i pozyskują wiedzę, to wtedy mogą tę wiedzę przekazać swoim kolegom, swoim rodzicom, swoim dziadkom. Tutaj po raz pierwszy chyba mogą pogrozić palcem swoim rodzicom, a nie rodzice im i powiedzieć: mamo, tato, zakładaj odblaski, bo to może uratować twoje życie i zdrowie. Radio Kielce ufundowało także nagrody w konkursie, ale ma też niespodziankę dla jednego z laureatów w postaci nagrania w studiu Gram piosenki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na miejscu, choć sama nie śpiewała, dobrze widoczna z mikrofonem była Izabela Mortas-Rubak.